Witam szanowne grono graczy, Riwit z tej strony. Witajcie w Heroes of the Storm. Innymi słowy, kolejna postać została ujawniona i dość szczegółowo opisana na stronie. Jednakże Gosu Gamers opisał również talenty, które dzisiaj sobie omówimy pokrótce. Tak więc Zul'jin, wódz Amanich, to jest oczywiście postać z World of Warcraft, jak pamiętacie. Nie wiem, czy kojarzycie ten raid na niego. Bardzo fajny był. No i oczywiście tutaj mamy już pokazaną skórkę. Świetna, typowy troll, genialne. No i oczywiście w bundlu skórka za dolary, za euro też wygląda majestatycznie. Tak więc to jest zabójca. Przejdźmy może teraz do jego zdolności. Na Facebooku u mnie mogliście zobaczyć, jak mniej więcej te zdolności wyglądają. Tak więc ogólnie zacznijmy od zdolności podstawowych do tego gościa. Tu mamy zabójczy rzut, dosłownie ciskamy toporem przed siebie, markujemy gości, których trafimy i oni otrzymują obrażenia oczywiście. Dwa pierwsze cele, jak zostają trafione, to zostają oznaczone. W tym momencie na 8 sekund, przez 8 sekund, 3 kolejne nasze ataki podstawowe zadają 50% więcej obrażeń do tych gości. Nasze ataki podstawowe. Tak więc markujemy i hadzia, i atakujemy podstawowymi atakami. No, to jest nasze Q, zabójczy rzut. Następnie pod W, podwójne rozpłatanie, ciskamy toporami, lecą te topory w takim okręgu, trafiają cel i wracają do nas. Tak to wygląda, zadajemy 116 punktów obrażeń. Oczywiście topory mogą, jeden topór może nie trafić gościa, drugi może trafić, w zależności jak on, czy on się porusza, czy tam po drodze jest jakiś potwór i tak dalej. Trafionych przeciwników spowalniamy o 15% na 2 sekundy. To jest już całkiem sporo. Tutaj nie mamy podanych cooldownów, tak więc jeszcze czasów odnowienia. Tak więc jeszcze będziemy musieli poczekać na dane dodatkowo. No i moi drodzy, to co właściwie każdy zabójca chce mieć, czyli samoleczenie, tak to mówię, regeneracja. Słuchajcie, podtrzymujemy tą zdolność i odzyskujemy 25% maksymalnego zdrowia w ciągu 4 sekund, 25%. Oczywiście jeżeli się poruszymy albo otrzymamy obrażenia, ta regeneracja jest totalnie przerwana. Też mnie interesuje czas odnowienia dokładnie tego spelu, jak to będzie wyglądać. Myślę, że będziemy mogli odejść troszkę od walki, zregenerować się, wrócić. Jest też talent, który powoduje, że możemy się ruszać i ta regeneracja trwa, jednakże jak otrzymamy obrażenia, to zostaje przerwana. Tak więc taka opcja również jest, ale powiem wam, że takie są ciekawe talenty, przynajmniej teraz, w tym momencie, że aż głowa mała. Za chwilę omówimy. Cecha berserker. To jest naprawdę typowy berserker. Słuchajcie, jeżeli chodzi o działalne pasywne tej zdolności, czyli jak tego nie uruchomimy, to nasza szybkość ataku wzrasta o 1% za każdy brakujący 1% naszego życia. Czyli czym mniej mamy życia, tym bardziej wpadamy w taką furię. Bardzo konkretną. A jeżeli to aktywujemy, to zwiększamy obrażenie ataków podstawowych o 25% i zużywamy 2% maksymalnego zdrowia. Czyli podczas ataków. Za każdy atak. Tak więc on ma dwa topory, nie? Moi drodzy, berserker na całego. Ale są talenty i zdolności, które mogą spowodować, że nasz pan tutaj będzie sobie dobrze radzić. No i mamy zdolności bohaterskie. Tutaj mamy mniej więcej taki lekki podgląd, ale oczywiście na Facebooku możecie zobaczyć u mnie tam, jak wygląda animacja. Ogólnie zdolności bohaterskie są oczywiście dwie. Ta z Dingo. Uwaga! Zyskujemy nieśmiertelność na najbliższe 4 sekundy, a poziom naszego zdrowia nie może spaść poniżej 1 punktu. Po prostu nie możemy zginąć przez 4 sekundy. Fajnie, fajnie, w szczególności, że jak jesteśmy na berserkerze, tam talenty dość mocno mogą zboostować nasze zdolności, naszą siłę zdolności, albo szybkość ataku, czy podstawowe ataki. Więc to może być bardzo fajne, w szczególności, że ten gościu będzie miał możliwość zatrzymania przeciwników na 20 levelu. Więc to jest niesamowite, że ma leczenie, ataki zasięgowe w sumie, spowolnienie, spowodowanie takiego ruta, gdzie klikamy na gościa, on się zatrzymuje, rzucamy taką siecią, to za chwilkę. No i jestem ciekaw, jak będzie taki gościu działał na przykład z Tassadarem, który tam może mu tarczę dawać cały czas. Na przykład, to jest dla przykładu Tassadar, to jest ostatnio bardzo mody. Ja się nie dziwię. Słuchajcie, gilotyna. Gilotyna wyrzucasz w powietrze potężny topór, gigant, który upada we wskazane miejsce, zadaje obrażenia i dodatkowe obrażenia za nasze brakujące zdrowie. Czyli jak jesteśmy już totalnie zniszczeni, nie? Tam, nie wiem, mamy jednego hapsa, to jeszcze możemy rzucić toporem, który miażdży wrogów. A jest też talent, który powoduje, że po otrzymaniu obrażeń leci ten topór jeszcze przed siebie, zadając obrażenia, więc powiem wam, że ciekawa dewastacja, ale nieśmiertelka rules. Przejdźmy teraz do talentów, słuchajcie. Tutaj Gosu Heroes, Gosu Gamers powiedziałem przedtem, tak? Gosu Heroes świetnie nam tutaj omówił te talenty, przynajmniej przedstawił takie konkrety. I powiem wam, że dość ciekawie to się wszystko komponuje. Z tego względu, że od razu widzimy na pierwszym levelu You Want Axe, tutaj buffy do ataków podstawowych. Bardzo ciekawe, ponieważ w momencie co 5 ataków podstawowych przeciwko bohaterom zwiększamy o 1,5 punkta siłę ataku. Jednakże, jeżeli będziemy mieli 24 staki, uzbieramy, to dostajemy zasięg 20%. Nasz zasięg jest zwiększony o 20%, czyli mamy, jak Reynor jesteśmy, słuchajcie, innymi słowy dalszy zasięg. Bardzo ciekawa zdolność pasywna swoją drogą. Omówmy sobie wszystkie po kolei, tak więc pierwszy poziom, tutaj mamy pod nasze Q, czyli nasz topór. Nasz topór, jak pamiętacie, on się przebija przez wroga. Czyli trafiamy dwóch gości i zaznaczamy go. Tutaj ten topór się przebija przez wroga. Ja jestem ciekaw, ile możemy wrogów trafić tym toporem w tym momencie, naznaczyć w pewnym sensie. I zwiększone tu obrażenie o 15% dla Q. Następnie Arcane Axe, tutaj to jest pasywka też, czyli nasze W, z tego co ja kojarzę, Twin Clave cooldown, czyli innymi słowy chyba raczej chodzi o te topory. Zmniejszony jest o pół sekundy za każdego trafionego bohatera. I tutaj buffujemy moc naszych zdolności o 25%, jeżeli jesteśmy poniżej 50% naszego życia, czyli taki berserker na całego, można powiedzieć, pod zdolności. Czyli tutaj wybieramy tak naprawdę, jak chcemy iść, i to jest bardzo ważne, żeby zobaczyć sobie talenty na samym początku. Też się muszę tego nauczyć, żeby podglądać te talenty i sobie tu zobaczyć, kto co wybrał tak naprawdę. Okay, czwarty level, tutaj jest bardzo... Zacznę od Headhuntera, pozwólcie, bo to jest ciekawa pasywka. Quest. Zabij wszystkich unikatowych bohaterów, czyli chodzi o drużynę przeciwną, prawda? Czyli musimy zabić wszystkich, żeby otrzymać nagrodę. Aktywuj to, żeby ujawnić wszystkich bohaterów wrogich przez 4 sekundy. I teraz mam kilka pytań. W głowie mi się zrobiło. Czy w momencie, kiedy stoimy koło bohatera, znaleźliśmy trochę obrażeń i on zginie, ale nie zrobiliśmy tak zwanego last hita, nie zabiliśmy go, czy to się też wlicza? I drugie pytanie, czy ta nagroda to jest jednorazowa, bo ja tu nie widzę cooldownów, bo w sumie nigdzie tu nie ma cooldownów. Ale myślę, że to jest coś, co ma jakiś cooldown i można to aktywować co jakiś czas, żeby ujawniać bohaterów. Jeżeli tak jest, to jest naprawdę wow. 4 sekundy to jest dużo i może mam mniej więcej taką kontrolę pola walki, wiemy na minimapie, co się dzieje. Wow. Następnie na czwartym levelu Troll's Blood zwiększamy naszą regenerację życia o 75%. Czyli innymi słowy, jak będziemy sobie tam biegać, to klikamy nasze E i nagle nasz troll się leczy dość mocno. Ale patrząc na to, w jaki sposób się tutaj walczy, no to staramy się tego berserkera używać non stop, ale zdecydowanie leczenie jest na propsie zawsze i wszędzie. Let the killing begin. Słuchajcie, mamy tutaj pasywkę, że jeżeli za zabicie jakiegoś potwora, cokolwiek zabijemy, dostajemy staka na szybkość ataku 6% na 10 sekund. Możemy mieć 5 staków i attacks refer duration, czyli czas trwania tego buffa poprzez ataki zostaje odnowione. Czyli innymi słowy 6% na 10 sekund, atakujemy, cały czas się to odnawia, czyli właściwie cały czas zwiększamy naszą szybkość ataku 5 razy 6, 30% szybkości ataku non-stop. Interesujące, ale musimy zabijać, musimy tutaj enemies killed, czyli musimy zabijać. Czyszczenie linii dla mnie bardzo, bardzo szybko, no i podczas teamfightów też. Interesting. Siódmy poziom. Vicious Assault. Increase the number of charges to 6. Czyli innymi słowy, tutaj jest wskazanie, że nasze Q będzie miało ładunki. Ładunki, które się będą regenerować. Bazowe ataki za pomocą tego talentu na wrogich bohaterów redukuje cooldown tej zdolności o 2 sekundy, czyli więcej charge'ów, więcej ładunków, szybsza regeneracja, szybszy cooldown, czas odnowienia nam spada podczas ataków bohaterów. Wrong place, the wrong time. Słuchajcie, to jest interesujące z synergią z dalszym talentem. Jeżeli trafimy bohatera 2 toporami pod nasze W, to jest to, co tak leci i trafia i wraca do nas, czyli topory lecą, trafiają i wracają, zadajemy dodatkowe obrażenia, bonus damage, jeżeli trafimy 2 toporami. I tutaj mamy Trait, Recklessness, 7 poziom. Jeżeli jesteśmy poniżej 50% życia, otrzymujemy 25% bonusu do ataku, czyli atak damage, czyli bonusu do obrażeń podczas ataku. Ok, 25% więcej obrażeń, jeżeli jesteśmy ranni, 50% mniej życia. No dobrze. Ok, talenty heroiczne żeśmy omówili wcześniej. Następnie mamy level 13. I tutaj zacznę, moi drodzy, od Voodoo Shuffle z tego względu, że to jest mega. Aktywujemy i zniesiemy wszystkie slowy i ruty, czyli unieruchomienia rzucone na nas. Spowolnienie uruchomienia i no more. Klikamy, jesteśmy wolni. Fajne, na Malfuriona. No i wszystkie postacie, które nas spowalniają właśnie. Ale pamiętajmy, że to nie działa na ogłuszenia w tym przypadku. Tak więc wow, fajne, ciekawe Voodoo Shuffle. Zacznijmy od Q. Eye of Zul'jin. Hitting an enemy hero with Grievous Throw, czyli naszym Q. Zwiększa, czyli trafimy wrogiego bohatera naszym Q, zwiększa to naszą szybkość ruchu o 25% na 2 sekundy. Bardzo fajnie. Kurczę, ciężko tak czytać po angielsku i mówić po polsku, powiem wam, że się miesza. Ale fajnie, szybkość ataku o 25% zwiększona. I słuchajcie, to jest właśnie to, co mówiłem, Forest Medicine pod E, czyli regeneracja w tym momencie nie jest podtrzymywana. Channelet, czyli nie stoimy w miejscu, nie musimy podtrzymywać tej zdolności. W tym momencie możemy po prostu biegać i się leczyć, ale jak dostajemy obrażenia, już się nie leczymy. 16 poziom, Swirling Death pod W. Tutaj mamy coś takiego, że nasze topory lecą 2 razy, czyli jeden cykl i drugi cykl w gości i mogą trafić oczywiście przy każdym cyklu. Jeżeli tak się stanie, to on each revolution. Ok. A czyli mamy zwiększenie cooldownu tej zdolności o 4%, ale po prostu mamy 2 cykle, które mogą trafić za każdym razem. Czyli taki podwójny Swirling Death, tak jak to tutaj nazwano w talencie, i tylko zwiększony cooldown na tej zdolności. Oczywiście to można w pewnym sensie połączyć ze zwiększonymi obrażeniami po 2, ale myślę, że tutaj gra pod ataki podstawowe będzie naprawdę niesamowita. Jednakże trzeba będzie oczywiście sobie to wszystko przetestować podczas gry. To możecie, na pewno jak tylko będę miał dostęp do postaci, wam wszystko pokażę, jak to działa i w waszej głowie już się ukuluje jakiś build. Całkiem spoko sprawa. Następnie mamy, uwaga, Luck Rate. To jest ciekawe. Increase slow amount of each axe by... Zwiększamy slowy, czyli spowolnienie na każdym toporze o 15%, czyli jeżeli, jak to dobrze rozumiem, jeżeli lecą topory pod nasze W, które same w sobie spowalniają dokładnie o 15% na 2 sekundy za każdy topór, nie powiedziałem na początku, za każdy topór, czyli tu mamy 30% ogólnie, jeżeli trafimy tymi 2 toporami, a tu mamy zwiększone o 15% na każdym, czyli też 30%, to jest 60%, jeżeli trafimy 2 razy, to jest niemożliwe chyba przy takiej konfiguracji, jak postać się jeszcze porusza, ale ogólnie rzecz ujmując, bardzo mocne spowolnienie tutaj na Lucky Rate, bardzo interesujące. I Trade Ferocity, increase the attack speed bonus of Berserker by 30%. Słuchajcie, zwiększamy atak speed bonus, jak uruchomimy naszą cechę, to zwiększamy nasz o 40% szybkość ataku. W ogóle i tracimy życie w zastraszającym tempie, czyli musimy to mniej więcej skombować. tak mi się wydaje, z naszą regeneracją, czyli podtrzymujemy się regeneracją i robimy szarża naprzód. Czyli w tym momencie musielibyśmy tutaj wziąć ten talent na 13 poziomie Forest Medicine, żeby móc tak naprawdę nie musieć tego podtrzymywać, tego leczenia, czyli leczymy się i atakujemy zawrotną prędkością na berserkeru. Tu jeszcze sobie zobaczymy, jak aktywujemy, to zwiększamy obrażenia ataków podstawowych o 25%, zużywając 2% maksymalnego zdrowia za każdy atak, a 40% szybkości ataku to jest dużo. Więc ogólnie rzecz ujmując, ja się cieszę, w ogóle jak czytam te talenty, to w głowie mi się mieni, różne wizje mam takie walki tym z Zul'jinem. Świetnie. Ok, 20 level i ja zacznę od dołu znowu. Aktywacja ensnare, czyli oplątanie kogoś, zatrzymanie w pewnym sensie. Throw a net forward, innymi słowy rzucamy sieć przed siebie. I root the first enemy hit. I innymi słowy zatrzymujemy, unieruchamiamy first enemy, czyli jakiegokolwiek wroga przed nami. Czyli prawdopodobnie ta sieć będziemy mogli trafić do na przykład moba. Jakiegoś zwykłego potwora, czyli będziemy musieli mieć dość czystą pozycję. Na przykład jak chase'ujemy kogoś całym teamem, czy coś takiego, to będziemy mogli rzucić sieć, albo wyskakujemy z zaskoczenia, rzucamy sieć i demolujemy wroga. Tak to mniej więcej wygląda. Następnie RKI 1. A Manure Silence. Tutaj leczymy, znaczy otrzymujemy 50% zadanych obrażeń w postaci życia. Tak, dokładnie. Podczas trwania tej umiejętności, czyli uruchamiamy R-kę, w tym momencie zadajemy obrażenia wrogom i otrzymujemy 50% zadanych obrażeń w postaci życia. Damage you dealt, dokładnie. While losing, ok. Tak więc tak to mniej więcej wygląda. Boost Soul, R-2. After impact the guillotine continues rapidly forward, dealing damage to enemies in the line, czyli innymi słowy. Impact, rzucamy wielki topór, jak pamiętacie, to była ta zdolność, wyrzucasz w powietrze potężny topór, zadajemy obrażenia, w zależności jak dużo życia straciliśmy, to będziemy więcej zadawać obrażeń i on jeszcze toczy się przed siebie po uderzeniu prosto, zadając jeszcze obrażenie tam wrogom, którzy tam stoją. Tak więc tak to mniej więcej wygląda. Nie wiem, czy stworzyła wam się w głowie taka jakaś definicja już buildu. Ciekawe jest połączenie tego berserkera z leczeniem. Fajnie, zobaczymy jak to będzie działać. Slowy bardzo potężne. No i oczywiście zdolności, które trzeba będzie przetestować, jak Headhunter, aktywacja, odkrywanie wrogich bohaterów. Zdecydowanie wow. I oczywiście zasięg 20% po zrobieniu questa. Właściwie po uzyskaniu 24 staków. Permanently, słuchajcie, to jest permanently. Podobnie jak jest teraz u Butchera, też dostajemy permanentnie, czy na stałe coś, jakiegoś buffa po uzbieraniu staków, czyli nie możemy zginąć. No i moi drodzy, dajcie znać, co myślicie o panu Zul'jinie. Ja się strasznie cieszę, że troll wraca do gry, w szczególności, że ja trollem ostatnio, znaczy jakiś czas temu robiłem filmik na temat Zupa z World of Warcraft, to był troll, szaman. No a tutaj mamy szamana Zul'jina, który będzie miotał, niszczył w Nexusie. Tak więc dziękuję za uwagę. Dajcie znać, co myślicie na temat samej postaci. No i życzę oczywiście przyjemnej gry w Heroes of the Storm w czasie świąt. Ale do życzeń jeszcze przejdę, myślę, w osobnym filmie. Tak więc dziękuję za uwagę. Zostawcie subskrypcję, zostawcie lajka, jeżeli lubicie te filmy z Heroesów. I do zobaczenia następnym. Hej!